Jaśnica, miejsce kaźni i męczeństwa i męczeńskiej śmierci tysięcy ludzi, pozostanie na zawsze w naszej pamięci, w naszym sercu. Niech pozostanie na zawsze zwycięska miłość nad nienawiścią, życia nad śmiercią i dobra nad złem. Amen. Jaśnica tu przede wszystkim przekazuje nam orędzie jedno, to, że człowieka trzeba zawsze szanować, bo człowiek jest najwyższą wartością i trzeba szukać tego, co buduje relacje nasze, co pozwala nam przebaczać. Ci, którzy tutaj zginęli, doświadczyli właśnie nienawiści. To, co starałem się podkreślić w homilii, to przede wszystkim Bóg stworzył człowieka do tego, by drugiego człowieka miłował, by szanował jego godność, szanował jego życie. I dlatego myślę, że to jest najważniejsze przesłanie. To jest pamięć tych, którzy oddali życie, by już nikt więcej w ten sam sposób życia nie tracił. Bo szczególnie też ważnym dla tego miejsca jest to, w jaki sposób ono jest tworzone. To są szczególnie takie oddolne inicjatywy społeczne, między innymi Stowarzyszenie Rodzina Piaśnicka, ksiądz infuat Daniel Nowak i ludzie, którzy tutaj do Piaśnicy przychodzą również poza tymi głównymi oficjalnymi uroczystościami, po prostu po to, żeby oddać pamięć tym osobom. Ja myślę, że sam fakt, że ta inicjatywa powstała oddolnie, to chyba świadczy o tym, że ludziom zależy na tym, żeby to miejsce pozostało miejscem pamięci. Wiemy, że po wojnie ta historia nasza różna się toczyła i nie zawsze mówiono o tych miejscach, o zbrodniach niemieckich. Dzisiaj chcemy upamiętnić to, bo ludzie potrzebują świadomości i historii, pamięci o historycznej, jednocześnie na bazie tej historii patrzeć do przodu i szukać tego, co buduje. Myślę, że dzisiaj w sposób szczególny tego potrzebujemy. Tych praw, które nas budują, które nas jednoczą, które nas zbliżają, a nie dzielą.